Cześć! Cześć! Dawno nas nie było. No, dosyć spory czas, nie? Bardzo spory. Tak. Duża przerwa. Duża przerwa, było trochę pracy. Potem przyjechaliśmy tutaj na Mazury. Też mieliśmy w sumie dużo pracy takiej ogrodniczo-domowej. Musieliśmy uporządkować niektóre rzeczy, no i zbytnio nie mieliśmy czasu w sumie na nagrywanie. No nie, no bo wstawaliśmy cały dzień na dworzu, później ciemna noc, spać, później znowu wstawać i to. Uporządkowaliśmy troszkę nasz mazurski teren. Jak jeszcze wyjeżdżaliśmy z Warszawy, też w sumie wszystko było na łapu caponie, jak to zwykle. Standardowo, to nawet już nie trzeba mówić, bo to jest standard. No a teraz w sumie zaczynamy dopiero nasze pierwsze wędrówki. Ogólnie, no, porządkowaliśmy ten teren, ale nie to, że nie chodziliśmy w ogóle na spacery, nie? No, ale bardzo krótkie takie. Tak, tak. Tak, żeby nie wyjść z sprawy. Tak, no, a teraz właśnie już możemy sobie na spokojnie pospacerować. Aczkolwiek burza nas goni. Nie goni, to chyba nawet nie grzmiało, taki samolot leciał. Odrzutowiec. Idziemy sobie taką polną dróżką. O, jakieś ślepaki już zaczynają latać. W sumie ostatnio szliśmy podobną drogą. Tak nas atakowały, że musieliśmy zrywać gałązki i się oganiać, nie? Tak. Mamy już sierpień, nasza ulubiona pora. Jesienne takie krajobraziki już się zaczynają. Skoszone pola, ścierniska. Złote jeszcze gdzieniegdzie krajobraziki. Bardzo ładnie ogólnie, nie? Bardzo ładnie, ale jeszcze nie wszystko takie dojrzałe jest. Tak, tutaj mamy jeden właśnie taki, takie pole. O, tutaj taka dróżka, dróżka, dróżka. O, tam właśnie taka chmurka. No i tak właśnie nasz terenik wygląda. Czyli jednak nie odrzutowiec. Czyli coś tam zabrzmiało. Nie, może to samolot. No dzisiaj miało się chmurzyć ogólnie. Miał być troszkę taki niepewny czas. Ostrzegali właśnie, żeby uważać na takie nagłe burze. No ale no, takie jest lato u nas niestety. No takie lato jest. To nie powód, żeby nie iść na spacer. Tak, ostatnim razem jak tutaj byliśmy, był wieczór, spotkaliśmy tutaj właśnie sarnę na polu i jeszcze w zbożu siedział sobie taki lisek. A dalej na polu był zając. I zając jeszcze. No, idziemy sobie dalej, pójdziemy sobie przez taki las, pola, łąki, do takiej wioseczki, zobaczymy jak to wygląda. Byłam tam chyba kilkanaście dobrych lat temu, nie? Ja w ogóle tam nie byłam. Nie, Paweł tam nie był jeszcze. No więc idziemy się przejść. Pogoda jest no super w ogóle. Takie ładne krajobraziki. Słońce, ciepło, gorąco wręcz. No, w tamtym tygodniu w sumie wybraliśmy się na plażę, nie? Ale tyle, jedną, że się wybraliśmy. Jedną i drugą, ale niestety były takie ciągi samochodów u nas tutaj nad Mazurskimi Jeziorami. Nie była to jeszcze taka plaża popularna, to była plaża poza miejscowością naszą. W takich wioseczkach, dwie wybraliśmy, dwie objechaliśmy, były ciągi samochodów. Nie mogliśmy nigdzie stanąć. Gdy stanęliśmy na jakimś polu i mieliśmy w sumie się wybierać na tą plażę i zbierać swoje manatki, to po prostu zastawili nas tak, że trzeba było wyjeżdżać uciekać, w sumie. Tak, to nie było, na podwórko. Nie było sensu w ogóle, więc nad jezioro nie doszliśmy. Ten tydzień w sumie też zapowiada się dosyć oblegany na naszych mazurskich terenach. Zobaczymy jak to będzie. Spróbujemy pokazać wam troszkę innych krajobrazików. Bardzo dużo pokazywaliśmy w czerwcu, gdy jeszcze zieleń była w swoim rozkwicie. Chyba jednak brzmi.
No idziemy dalej, przepuściliśmy samochód, bo tutaj jest bardzo wąska droga, więc mieści się jeden samochód i trzeba schodzić ogólnie. Spróbujemy pokazać w tym tygodniu troszkę naszych ładnych krajobrazików, jak to wszystko się zmieniło. Wspominałam już, że w czerwcu wszystko było w w pełni takiej wegetacji, nie? Wszystko dopiero rozkwitało, a teraz już mamy prawie początek jesieni. Zobaczcie, jak wygląda las już, ile po prostu liści jest żółtych, suchych, jak wygląda tutaj ościółka. Zobacz, nie? No, tak jakby lipca nie było w ogóle. Tak, no po prostu lipiec nam uciekł, gdyż cały spędziliśmy w pracy. Większość dnia no to była jednak zmiana. Ojej, jak wieje. Uj, ta mucha. Mucha. Nie wieje, tylko mucha. Ślepak znaczy się. Większość naszej zmiany to była zmiana popołudniowa, więc no ten lipiec nam minął w gmieniu oka. Jednak gdy się idzie na zmianę popołudniową, to już ten dzień niestety ucieka, całe popołudnie jest zajęte, przychodzimy w sumie na wieczór w nocy, więc no trudno to ogarnąć. No a jednak to nie był samolot, ale idzie burza. Nie wiemy, czy iść dalej, czy nie. Pójdziemy jeszcze kawałeczek, zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijać i czy ta burza będzie nas naprawdę gonić. No ale krajobraziki nam się znacznie zmieniły. Jak już przyjechaliśmy, to na podwórku było bardzo dużo takiej poschniętej wierzby, a teraz po prostu, gdy wczoraj wiał wiatr, ciach! Całe podwóreczko usłane liśćmi wierzby. Tak, ona się sypie. O, coś tutaj jedzie chyba. Znaczy na pewno. Oj, schodzimy. A tutaj mamy takie pole. O, bardzo ładna taka polanka. O, chmurki. No, na tą burzę musimy uważać, no bo niestety, gdy idzie się tutaj na spacer, trzeba mieć, trzeba po prostu być przygotowanym, że ta burza może razowo przerodzić się w wichurę i no trzeba uciekać, nie? No, trzeba zbudować szałas w lesie, jakiś tutaj przy drobnym. Tak. Trzeba mieć jakąś fajerkę, jakiś nóż, siekierkę. Słyszysz? Co słyszę? Co to? Kura. Kura? Nie. No i tutaj jeszcze nasza dróżka. No ja nie wiem, Paweł. Coś trochę pogrzmiewa, może w drugą stronę idźmy. No co, idziemy na sady? Będziemy potem biec? Idziemy na sady? No nie wiem, zaraz musimy się rozejrzeć. Więc na razie, do zobaczenia. Pa, pa. No i taką mamy piękną chmurkę burzową. Idziemy sobie tutaj polną drogą. Musieliśmy zawrócić niestety, no bo coraz bardziej grzmi. Albo będzie burza, albo nie będzie. Nie? No, później będą najwyżej rowery. Tak, potem może się gdzieś przejedziemy. Teraz musimy niestety uciekać. O, i tutaj pobocza już tak rozkwitnięte. Wszystkie tutaj roślinki. O, nie, Paweł? Tak, wszystko rozwinięte. Idziemy dalej. Poschnięte. Tak, ale zobacz, daleko maki jeszcze jakieś tam zaczynają kwitnąć. Są maki jesienne. No, a tam jeszcze ambonka i takie łąki. No ale ciepło to bardzo jest, nie? Bardzo, upalnie. Tak. Potem może, gdy nie będzie mocno padać, albo jutro, spróbujemy pokazać troszkę ogródka i co tam nam się zmieniło. Troszkę popracowaliśmy, jakieś efekty są, nie? No takie minimalne. Tak, troszkę tak. Nie no, znacznie troszkę się zmieniło. No ale ładne krajobraziki. Na Włoch już w ogóle zaczyna
kwitnąć. To już taka pierwsza oznaka jesieni. Tak jak w piosence, nie? Mimozami jesień się zaczyna. Na włóczkę mimoza? Tak. W potocznym mówieniu. Ale ja przejdzie albo nie przejdzie, jest rozciągnięta. Już nie grzmi nawet. Grzmi. Ona dopiero wychodzi tam. Idzie gdzieś za tałt. Ja ją zaraz przegonię. Idzie. I dróżka. Tu już mamy cykorię podróżnik. O, proszę bardzo. O, jak ciepło. Ciepło jest naprawdę. W sumie nie wiem, jak osoby, które dzisiaj w tych 30 stopniach, nie w cieniu, wytrzymują na plaży, na słońcu, gdzie około 40... Oj, ten ślepak. Około 46 stopni, nie? Oj, zaprawienie już są. No pewnie tak, ale niebezpieczne to i... Się wybalsamują. Jak na grillu karkóweczka. No tak, ale trzeba jednak uważać na skórę, nie? No trzeba. Tak, szczególnie jak ktoś ma pieprzyki, tak jak ja. I ja. Ty masz piegi. Ale też już teraz więcej. I taka dróżka. No słońce ostatnio jest bardzo ostre. Jak nie było... No teraz to praży, słuchaj. To nie było. Hej. Teraz tak, teraz... O, Paweł, weź tego ślepaka. No co ja mam mu zrobić? Nie wiem, czy posiadacie jakiś sposób na ślepaki. Takie owady latające, czepiające się wszystkiego. I gryzące. I gryzące bardzo, tak, że tworzą się burchle. No my niestety nie posiadamy takiego sposobu. Wszystkie spreje na komary, owady, myszki, niestety nie pomagają. Jest mało skuteczne. Tak, musi być jakiś inny sposób na nie. Szczególnie pojawiają się tam, gdzie jest dużo właśnie drzew, krzewów, zarośli, takich też wilgotnych terenów troszkę, bagiennych. No, cienia trochę. Cienia. I uaktywniają się właśnie na przełomie lipca i sierpnia. W czerwcu, w maju tego naprawdę nie ma. Teraz zmasowany atak. No dobrze. My lecimy dalej do domu. Więc machamy wam na razie. No. Co, gorąco? Troszkę ciepło. No, mało powiedziane troszkę. Ciebie też powachluję. No, dzisiaj mamy pogodę. O, ho, ho, jak z tropików, nie? No. Bardzo Wyspy ciepło. Kanaryjskie jak nic. A tu mamy taką dróżkę. Idziemy sobie. Taka szutrowa, nie? Nie. O. Tam mamy jakieś łąki i pola. No, temperatura już jest znaczna, nie? Czyli wysoka. No, 30 stopni lekką ręką było. Chyba w cieniu. No, jak wychodziliśmy z domu, to było 30, a no. Tutaj tu więcej. Ale bardzo ładnie jest teraz, naprawdę. Już tak jesiennie się zaczęło robić. Ja tak lubię takie klimaty, nie? Jesienne. Ogólnie lubisz porę zbóż. A tu jaka ładna polana zbóż. Zobacz. Patrz, nie widzieliśmy tego wcześniej. A tu jest żyto chyba, nie? Co jest? Żyto chyba. Ja się nie znam na zbożu. O, jakie ładne połacie. Ale to już... No może i się nie znam, ale to chyba jest już do koszenia. No chyba tak. Troszkę... Ci ludzie trochę śpią. Troszkę się dziwimy, bo ostatnie dni są naprawdę upalne, a wszystkie zboża jeszcze u nas, nie w większości, są niepokoszone. Dziwne to trochę. No troszkę tak. O, tu jest jakaś droga. Już nigdy nie byliśmy. Ciekawe, gdzie ona prowadzi tam. No trzeba pójść. Będzie co z nami, będzie. To zakrętem. No, obrzeża są też już takie kolorowe. Tyle kwiatków. My niestety teraz wybraliśmy troszkę inne dróżki. W mieście jest takie oblężenie,
w tym roku w Mikołajkach jest sezon chyba nie na 100%, tylko na 200%, nie? Jest strasznie dużo ludzi. Tak, no i niestety ciężko się jeździ po mieście. Nasze miasto ma małe uliczki, wąskie, więc gdy przyjedzie tyle osób, którzy jeszcze no nie do końca sprawnie jeżdżą po tym mieście, robią się gigantyczne korki. No całe miasto stoi, po prostu stoi. Tak. No. Jeszcze osoby zatrzymują się na zakrętach, nie? Na skrzyżowaniach. Wysiadają, wsiadają, stają w miejscach niedozwolonych. Ogólnie jest też straszny problem z zaparkowaniem. Nawet gdy chcemy pojechać do miasta i załatwić jakieś takie zwykłe sprawy, nawet gdy jesteśmy tutaj na miejscu, pójść na pocztę czy do urzędu, no to graniczy z cudem. Nie mamy gdzie zaparkować już od samego rana. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców tutaj Mikołajek i okolic. O, jakie ładne puszki! Ojojoj! No nie? No nie. Ale ładniutkie! Puszek! Fru! O, czekaj. Ale to jest naprawdę puchate, nie? Ale puch. A to? Ojejku, jak poduszka. Poduszkę bym mogła z tego mieć. No na pewno. Co tam, Pawle? To nic, mówiłaś o turystach. No ale naprawdę jest uciążliwe, nie? No jest uciążliwe. Jeszcze niektórzy turyści są strasznie agresywni. Tak. Nie mieli. No już mieszkańcy Mikołajek ogólnie doświadczyli tego zjawiska, nie? No. Trochę się robi tak jak w sklepach. Ja jestem klient, ja wymagam jak chcę, tak? Tak, teraz przerzuciło się to na front turystyczny. Czyli przyjechałem, płacę i wymagam, nie? No. A my sobie idziemy dalej. Łanki zboża. A tu zobacz, ile puszku jest. O Jezu, mam jakiegoś kamienia w bucie. No to cały urok. Już wypadł. Można iść dalej. O, tam są bele. O, daleko. Tutaj chyba ostatni raz byliśmy zimą tak daleko, nie? Zimą? Tak, kiedyś, kilkanaście lat temu. A na Sankach. Tak. Sankami. Jak było bardzo zimno, wielkie mrozy. A to jeszcze jak byliśmy na studiach, hej, mała. No to było bardzo dawno, więc to już było kilkanaście lat temu. O, i następny łanki. Dużo takiej wylicy jest, nie? Tutaj po obrzeżach. No, wszędzie jest. Tak, wniece już pozasychały. No zobacz, jakie to pole, no. O, tutaj to jest naprawdę już, ładniutkie. No. Pewnie na dniach teraz... A ty lubisz ścierniska, co? No bardzo lubię. Ładne są. Tam trawę troszkę skosili. No nie? I tak sobie idziemy. Idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze będzie po drodze ciekawego. No. O, dziewanna. Dziewanna przekwitła chyba, nie? No już. Najwyższy czas, żeby przekwitła. I tutaj sobie rosła. Dziewanna. Halo. Halo, poczekaj na mnie. Chodź szybciej. Halo, ty z formy wyszedłeś. Nie mam formy, nic a nic. Chodź, idziemy dalej. Ale my już zeszliśmy dalej. Idziemy dalej, ładna pogoda. I następne zboża. A gdzie my dojdziemy? Nie wiem. No słuchaj, ja później z Mrągowa nie będę wracać na piechotę. Jeszcze długa droga tam.
Ja się czuję, jakbyśmy już byli u bram Rągowa. Żwawiej. Ciężko żwawiej, ciężko. Taka ładna pogoda, taka ładna, takie ładne słońce, tylko kamienie troszkę wlatują do butów. Tylko troszkę. No. Cały czas je wyjmuję, ale tylko troszkę. Ale w zakrytych butach by było gorąco. Dobra, idziemy dalej. Ale ładne zboże! Ojej, to patrz, jakaś ścieżka wysyczona. A to nie zwierzę jakieś wchodziło tam? Ojej! Patrz. Ale naprawdę jest wysyczona ścieżka cała. Ale łany, nie? No. Patrz, co to jest, taka ścieżka? A tu jakby coś leżało, zobacz. Mówię ci, że zwierzę jakieś. Wow, ile zboża! Musiało być. Ohoho! I jak wam się podobają nasze mazurskie łany zboża? Nam się podobają. Bo nam się bardzo podobają. Nam się podobają. Ładnie, o Jezu. Ładniutkie są. Ale zboża. A mówisz o zbożach? Ładne, nie? Patrzcie. Mhm. I cała poletka. O. Jakby nie patrzeć. Ale dzisiaj to jest sawanna, nie? Sawanna. Paweł, odczep mi to zboże z koszulki. Czemu? Bo tak. O. Jakie dojrzałe, nie? To już jest dość, ono się sypie już. Mhm. Aż jesteśmy zdziwieni. Przężyto. O, takie. To jest przężyto? No tak, tu masz ten, a tu masz o. A tu jeszcze jest owiec ukryty, o. Takie ładne mamy krajobraziki. No co tam? Nic, idziemy dalej naszą dróżką. Podążamy dalej. No, w nieznane. Dzisiaj naprawdę w nieznane. Ojejku, a tam jest chyba jezioro, zobacz. Nie, tam chyba nie ma jeziora. A co to jest? No chyba dach. Dach? No nie wiem, idziemy zobaczyć dalej, nie? Idziemy. Pa, pa.